Józefina Bakhita urodziła się w roku 1868 w Sudanie. W wieku około 10 lat została porwana i stała się niewolnicą. Wielokrotnie sprzedawana kolejnym właścicielom, doświadczała niemal wszystkich fizycznych i duchowych cierpień wynikających z niewolnictwa. Gdy ostatecznie znalazła się w rękach Calixto Legnaniego, włoskiego konsula, odzyskała wolność. Wraz z nim udała się do Włoch, by zajmować się jego rodziną. Tam zetknęła się ze zgromadzeniem córek miłosierdzia, które podjęło trud jej religijnego wykształcenia. Po kilku miesiącach przygotowań Bakhita przyjęła chrzest i bierzmowanie. Otrzymała wówczas imię Józefina jako znak nowego życia. Kilka lat później wstąpiła do Zgromadzenia Córek Miłosierdzia w Wenecji. Przez następne 50 lat służyła Bogu i współsiostrom, podejmując najprostsze prace – gotowania, sprzątania, szycia. Jej przyjemny wygląd i ciepły głos pomagały wielu biednym i opuszczonym, którzy przychodzili do klasztoru, w którym mieszkała. Po długotrwałej chorobie zmarła w roku 1947. W 1992 roku beatyfikował ją święty Jan Paweł II. W następnym roku podczas swojej podróży apostolskiej do Afryki mówił: „Ciesz się, Afryko, Bakhita wróciła do ciebie. Córka Sudanu, sprzedana w niewolę, cieszy się już wolnością, wolnością wiekuistą, wolnością świętych”. W październiku 2000 roku święty Jan Paweł II kanonizował Józefinę Bakhitę. Jego następca Benedykt XVI w encyklice Spe Salvi przytoczył jej życiorys jako przykład nierozerwalnej i determinującej relacji wiary i nadziei w życiu chrześcijańskim. Módlmy się. Boże, Ty świętą Józefinę przeprowadziłeś od życia w poniżającej niewoli do godności Twojej córki i oblubienicy Chrystusa. Prosimy Cię, abyśmy za jej przykładem z nieustannym oddaniem serca szli za Panem Jezusem ukrzyżowanym i stale trwając w miłości byli gotowi świadczyć miłosierdzie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.